Blondynka i brunetka. Izabela Wojtaszek, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. I Joanna Głacka, modelka plus size. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Josiu, pozwoli, zaczniemy od Jasi. Miałaś różne etapy, różne kolory włosów. Tak. Czyli były ciemniejsze, są jaśniejsze. Róż się wkradł w ten blond. Czy czujesz jakąś różnicę w postrzeganiu ciebie przez, nie wiem, mężczyzn? No nieważne, przez kogokolwiek. Tak, to muszę przyznać rzeczywiście, że byłam wcześniej brunetką, więc mam to porównanie. Ja wiem, że to właśnie jest, no są te stereotypy, tak? No, o nich więc, rozmawiamy też. Tak, te blondynki są jednak tak, jak sobie wspomniałeś, że właśnie takie bardziej kruche, delikatne, więc rzeczywiście panowie częściej rzucają się z pomocą, więc naprawdę? Przy wniesieniu zakupów i tak dalej. Jak byłam brunetką, to wiecie, to co, też niosłaś jest taki... 600 kilo i nie podchodzi? Czy wciągają walizkę po schodach. Rzeczywiście, jak byłam brunetką, to wiecie, taki mocny wizerunek, do tego mocny makijaż i też są stereotypy, że brunetka jest właśnie taka silna, mocna, niezależna, czarny charakter, tak? Mocny charakter, więc no tutaj naprawdę jest różnica, ale... Które jest dla wielu z nas atrakcyjne, to przenosimy tą cechę na inne atrybuty. Przypisujemy tym osobom zwykle to, że są bardziej na przykład kompetentne, nie są związane z cechą biologiczną kolor włosu blond, tylko są nabywane w wyniku innym. Główne bohaterki to były blondynki. To są dokładnie, blondynki. Dokładnie, więc też ten stereotyp, że rycerze się rzucali z pomocą, prawda, zawsze ratowali. A zła królowa brunetka? Słucham, a zła królowa brunetka? Tak. A ruda to już... Tutaj, co powiedziała pani psycholog, rzeczywiście też te stereotypy mogą być krzywdzące. Ja kiedyś miałam taki przykład w pracy, że no, popełniłam jakiś błąd, przyznałam się, przeprosiłam i koleżanka, która tam współpracowała, nakrzyczała na mnie i no tak, typowa blondynka, tak? A ona była ruda, więc ja mogłam powiedzieć, no ruda to wredna, tak? Ale no, zachowałam klasę i nic nie powiedziałam. Ale to myślałaś. To dotyczy wszystkich, tak? Tak oceniamy przez pryzmat właśnie koloru włosów, a to często jest nieadekwatne. Dla nas obie panie jesteście piękne, mądre, szczególne, wyjątkowe, jedyne. I życzymy wam wszystkiego dobrego. Ja bym jeszcze chciała dodać, że bardzo właśnie prosimy. Czy panie, czy panowie, jeśli chodzi o kolor włosów, to nie ma znaczenia, czy blond, czy wygląd. Najważniejsze są kompetencje merytoryczne. No.